Jeżeli chcesz, żeby odcinki tego podcastu pojawiały się częściej, zostań moim patronem. Możesz to zrobić, wchodząc na stronę www.patronite.pl/Justyna Mazur. Dziękuję za każde wsparcie. Sprawy poruszane w odcinkach opieram na ogólnodostępnych materiałach. Wszystkie z nich znajdziesz w opisie odcinka. Niewątpliwie każda poruszana przeze mnie sprawa jest tajemnicza, tragiczna, trudna do ogarnięcia umysłem. Ale są takie sprawy, i ta niewątpliwie do nich należy, w których nie sposób pozbyć się tego swędzącego uczucia w głowie, co tak naprawdę mogło się stać. To będzie sprawa nierozwiązana. Wiem, że są tutaj słuchacze, którzy takich spraw nie lubią, właśnie dlatego, że pozostawia ich w niepewności. Są tacy, którzy właśnie takie sprawy sobie cenią. Takie, które być może jeszcze można rozwiązać i być może jest wśród Was, słuchaczy, ktoś, kto coś na temat tej sprawy wie i może przyczynić się do jej rozwiązania. Aleksandra Walczak jest 52-letnią dziennikarką prasową, pracującą w gazecie lokalnej w Nowościach Toruńskich. Jest to gazeta, która oczywiście, no jak sama nazwa wskazuje, jest wydawana w Toruniu, ale też ma takie regionalne oddziały, m.in. Grudziądzki. To właśnie w tym oddziale redakcji pracuje Aleksandra. Wcześniej pracowała w tej głównej redakcji w Toruniu, ale z racji tego, że zmieniła swoje miejsce pobytu na właśnie taki bliżej Grudziądza, spokojniejszy, na małej, cichutkiej wsi w lesie właściwie, w Rudniku Małym, no to pracowała właśnie w tej mniejszej, lokalnej redakcji. Nie była taką zwykłą dziennikarką, jakich, powiedzmy, no teraz może, żeby to nie zabrzmiało źle, jakich wiele. Była bardzo charakterystyczna w województwie najpierw toruńskim, potem kujawsko-pomorskim, głównie dlatego, że zajmowała się sprawami kryminalnymi. Na przykład latami relacjonowała proces zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Swoje pierwsze kroki w dziennikarstwie takim śledczym stawiała w latach 70., więc nie trudno się domyślić, że przez jej ręce, a właściwie to spod jej palców wyszły setki, o ile nie tysiące tekstów o charakterze właśnie kryminalnym, interwencyjnym. Z racji tego, że jak koledzy i koleżanki z redakcji określali ją właśnie jako taką silną, hardą kobietę, która właściwie była nieustraszona, nadano jej pseudonim Pistolet. I tak naprawdę ten pseudonim wcale nie był nadany Aleksandrze na wyrost, dlatego że zajmowała się naprawdę sprawami bardzo grubego kalibru. Między innymi jako pierwsza pisała o gangsterze o pseudonimie Max. Zajmowała się też innymi bardzo poważnymi i takimi wręcz niebezpiecznymi sprawami. Wielokrotnie kończyło się to tym, że do redakcji tych Nowości Toruńskich przychodzili niezadowoleni wpływowi ludzie, którzy próbowali na niej wywrzeć jakiś wpływ, powstrzymać ją od publikacji tekstu, ale z tego, co wiadomo, dzisiaj raczej nie dochodziło do takich sytuacji, w których właśnie Aleksandra ulegałaby takim próbom zastraszenia. Jednak z wiekiem
wiadomo, nie ma człowiek już tyle energii, co wtedy, kiedy jest młody i wydaje mu się, że może zmieniać świat. I tak Aleksandra też coraz bardziej wycofywała się z tego takiego interwencyjnego i niebezpiecznego świata dziennikarskiego na rzecz takich spokojniejszych tematów, co absolutnie nie zmieniało faktu, że wciąż była doświadczoną, cenioną i bardzo rzetelną i dokładną dziennikarką, której w dodatku najbliższe były właśnie tematy kryminalne. Życie osobiste Aleksandry Walczak wyglądało różnie. Była mężatką, związek małżeński z Ryszardem Poznańskim, ponieważ Aleksandra w 2004 roku nosiła podwójne nazwisko Walczak-Poznańska. To małżeństwo było jej drugim małżeństwem i była matką Daniela Więcławskiego, który był synem z pierwszego małżeństwa, z poprzedniego związku. Relacje Daniela i ówczesnego męża Aleksandry, Ryszarda, były fatalne. Też później wyjaśnię, dlaczego nie do końca wiemy, jak to życie wyglądało tak naprawdę. Wiemy tylko tyle, że te stosunki były potwornie złe, właściwie ich nie było i można je było właściwie określić tylko i wyłącznie słowem nienawiść. Aleksandra mimo wszystko związała się, czy tkwiła w tym związku z Ryszardem. Ryszard pracował w starostwie powiatowym w Grudziądzu i od Aleksandry był starszy. Ta patchworkowa rodzina, którą Aleksandra tworzyła wraz ze swoim mężem i synem, być może nie do końca funkcjonowała poprawnie, ale kiedy Daniel Więcławski wyprowadził się, ożenił i na świat przyszło jego pierwsze dziecko, wyczekany, wymarzony wnuczek Aleksandry, w jej życiu pojawiło się słońce, pojawił się promyk nadziei. Ona odzyskała też taką radość i chęć do życia. Nie żeby kiedyś się straciła, ale zbliżała się do emerytury, zostało jej mniej niż 2 lata do przejścia na emeryturę, co chyba w życiu każdego człowieka jest takim etapem dość takim granicznym. Wiemy z różnych książek, filmów, czy z historii naszych znajomych, czy bliskich, że takie przejście na emeryturę, oprócz tego, że jest powiedzmy rozpoczęciem okresu wiecznych wakacji, to jednak bywa bardzo trudnym momentem. Jest to takie zakończenie bardzo ważnego i długiego etapu w życiu. Rozpoczęcie, może brutalnie to zabrzmi, ale starości czy jesieni swojego życia. Więc pojawienie się na świecie wnuka nadało zupełnie nowego sensu i znaczenia życiu Aleksandry. Jej znajomi z pracy opowiadają, że kiedy właśnie na świecie pojawił się jej wnuczek, ona po prostu na jego punkcie oszalała. Co chwilę o nim mówiła, cały czas kupowała mu jakieś rzeczy, zabawki, śpioszki, gryzaczki. Podobno też wnuczek był jej klonem, takim właśnie wizualnym. Ona też mówiła o tym, że nie może się doczekać tego, aż zabierze go na narty, na żagle, dlatego że Aleksandra kochała sport i była bardzo sprawną, wysportowaną kobietą. Kochała narty, kochała żagle, regularnie biegała, brała udział w zawodach sportowych i tego ducha sportowego zaszczepiła swojemu synowi, który niedaleko spadło jabłko z tej jabłoni walczakowej, bo Daniel Więcławski, kiedy przyszedł na świat jego syn, to urządził mu pokój w stylu marynarskim właśnie na cześć tej takiej pasji, którą dzielił razem z matką swoją do żagli i żeglarstwa. O ile stosunki Daniela Więcławskiego i jego ojczyma Ryszarda Poznańskiego były fatalne, o tyle Aleksandra potrafiła utrzymać bardzo bliski kontakt z synem. Często się ze sobą spotykali, dzwonili do siebie, mimo że mieszkali w takiej, może nie dużej, ale jednak sporej odległości. Daniel Więcławski z żoną i z dzieckiem mieszkał w Papowie Toruńskim, natomiast Aleksandra z mężem mieszkała w Rudniku Małym. Te dwie miejscowości dzielił dystans około 50 km. W marcu 2004 roku Aleksandra postanowiła wybrać się na narty i udała się do Szczyrku.
Pojechała tam sama, ale po kilku dniach, kiedy zaobserwowała, że są świetne warunki i jeszcze się nie zapowiada, żeby wiosna szybko przyszła do gór, zadzwoniła do swojego syna i zaproponowała mu, żeby do niej dołączył. I akurat tak się stało, że Daniel Więcławski miał jakąś, nie wiem, czy delegację, czy jakoś mu się poukładały te sprawy zawodowe w ten sposób, że był w stanie dołączyć do matki i dołączył do niej wraz ze swoim kolegą, którego zresztą Aleksandra świetnie znała, i dołączyli do niej właśnie do tego szczyrku. Tam przez kilka dni szusowali, spędzali wspólnie czas, no i niestety przyszedł czas wyjazdu. Miało to miejsce 12 marca 2004 roku, był to piątek. Jeszcze rano wszyscy razem jeździli na nartach, a wyjazd ustalili na godzinę 17. Już było ciemno, ale był to piątek, więc raczej wszyscy jechali w góry niż na północ Polski, więc był to taki całkiem rozsądny wybór. Wracali w dwa samochody. Aleksandra przyjechała tam swoją Skodą, natomiast jej syn z kolegą przyjechali innym samochodem. I tak też się umówili, że będą wracali w te dwa samochody, no, oczywiste, że Aleksandra będzie wracała sama, jej syn z kolegą również osobnym samochodem. I ustalili z racji tego, że Aleksandra jeździła dość powoli, ostrożnie, no młodzi mężczyźni chcieli chyba bardziej poszaleć, czy może czuli, że mogą bardziej poszaleć na tej trasie, ustalili, że Aleksandra wyjedzie wcześniej, a oni ją po prostu na tej trasie gdzieś tam po drodze dogonią, zatrzymają się po kilku godzinach na jakiś wspólny posiłek i potem razem będą kontynuować tę drogę. Syn Aleksandry miał tę trasę o 50 km krótszą, no bo kończył ją pod Toruniem. Ona jeszcze musiała trochę na północ dojechać do Grudziądza, znaczy pod Grudziądz, no ale ten plan miał ręce i nogi. Wyjechali ze Szczyrku około 17.45, Aleksandra była pierwsza. Niestety po drodze w Bielsku Białej, czyli właściwie na samym początku tej drogi, Daniel Więcławski zabłądził w tym Bielsku. W związku z tym trochę ta trasa im się rozjechała. Aleksandra wciąż jechała na północ, miała do przejechania Katowice, potem Siewierz, potem trasę na Częstochowę i dalej na północ. Koło Siewierza, czyli za Katowicami, tak między Katowicami a Częstochową jest taka miejscowość przelotowa, oni się minęli. W sensie Daniel Więcławski w końcu dogonił swoją matkę na trasie, zobaczyli się gdzieś tam nawet przez szybę, pomachali sobie, zdzwonili się jeszcze w trakcie tej trasy i ustalili, że w sumie trasa jest spokojna, że utrzymują dobre tempo jazdy, no więc nie będą się zatrzymywać po drodze, bo już w sumie się nie opłaca, było dość późno, a oni jeszcze nie byli tak głodni, żeby się zatrzymywać na jakąś kolację, więc ustalili, że po prostu pojadą własnym tempem. I tak też się stało. Mężczyźni pojechali, jechali dużo szybciej i kiedy już Daniel Więcławski dojechał do domu, o 23.28 zadzwoniła Aleksandra, która przejeżdżała przez Papowo Toruńskie, które było też na trasie do jej domu, i poinformowała syna, że właśnie przejeżdża obok ich domu, że ich serdecznie pozdrawia, że ma nadzieję, że bezpiecznie dojechał. Syn oczywiście powiedział, że trasa, czy tam opowiedział, jak trasa wyglądała. I ona powiedziała, że z racji tego, że zostało jej tylko 50 km, a już jest bardzo późno, bo było w pół do 12, to ona już nie będzie dzwonić, jak dojedzie do domu, bo tak byli umówieni, że ona mu da znać, jak dojedzie, i że zadzwonią się jutro, a że w niedzielę ona do nich wpadnie na obiad, przede wszystkim, żeby też zobaczyć wnuka, którego nie widziała aż 2 tygodnie podczas tego urlopu i była za nim bardzo stęskniona. Mężczyzna oczywiście przyjął to do wiadomości, ucieszył się, że mama bezpiecznie praktycznie dojechała do domu, pożegnali się i tak zakończyła się ich rozmowa. W sobotę, 13 marca, Daniel Więcławski rozpakowywał się, zajmował się dzieckiem i gdzieś tam czekał podświadomie na telefon mamy, ale jego telefon milczał. Początkowo myślał sobie, że to jest normalne, no bo mama pewnie wróciła jeszcze, czy na pewno wróciła jeszcze później do domu niż on, była starsza, pewnie musiała się zregenerować, do tego musiała wypakować sobie samochód, narty, a że jej mąż był starszy od niej i schorowany, no to raczej wszystko i tak leżało po jej stronie, na pewno ten mąż by jej w niczym nie pomógł. Więc nie martwił się, że mama się nie odzywa, ale już tak popołudniem
no był zdziwiony, że nie ma z nią kontaktu, bo ten kontakt zawsze utrzymywali dość regularny i intensywny. Potem jeszcze kilka razy dzwonił. Przed 16 Daniel zadzwonił jeszcze do Aleksandry i ucieszył się w duchu, ponieważ słyszał sygnał zajętości, więc pomyślał sobie, że pewnie mama próbuje się z nim skontaktować i zaraz oddzwoni albo z kimś rozmawia. No ale nie zadzwoniła, więc po 16 zadzwonił jeszcze raz i telefon zakomunikował mu, że abonent jest niedostępny lub ma wyłączony telefon. To go nieco zmartwiło, ale wciąż myślał, że to po prostu jest normalne, bo po prostu Aleksandra może być zajęta, pojechała gdzieś na zakupy, uzupełnić lodówkę, no różne rzeczy przechodziły mu do głowy. Ale kiedy w niedzielę wciąż nie uzyskał od mamy żadnego sygnału, pisał jej SMS-y, które nawet przestały do niej docierać. Już mijało kilkanaście godzin, odkąd matka miała wyłączony telefon. I to go poważnie zmartwiło. Tym bardziej, że na tę niedzielę byli umówieni i wiedział, jak bardzo jego matka jest stęskniona za wnukiem i w życiu po prostu nie umówiła się i nie uprzedziła o tym, że nie przyjdzie. Zawsze odwoływała, rzadko odwoływała, ale jeżeli już miała nie przyjść, to zawsze informowała o zmianie planów. Z jednych źródeł wynika, że to miało miejsce 14, z innych, że 15. Ja się będę trzymała tej wersji 14. W niedzielę już zaniepokojony mocno syn jedzie do redakcji tych Nowości Toruńskich w Grudziądzu, bo pomyślał sobie, że może mama pojechała, dlatego że pracowała nad ważnym tekstem, pojechała do redakcji i tak się wkręciła w pisanie, że no, nie ma z nią kontaktu. Pojechał do tej redakcji, no i nie zastał tam swojej matki, ale to jeszcze nie wzbudzało w nim takiego wielkiego niepokoju, no bo była niedziela, więc to, że jej nie było w pracy, to nie znaczyło, że coś się z nią złego dzieje. Ale też próbowali się z nią skontaktować jej współpracownicy. Mężczyzna postanowił, że na drugi dzień wróci do redakcji, pewnie mama przyjdzie do pracy, no bo co jak co, ale roboty nigdy nie zawalała. No i kiedy w poniedziałek przyjechał znowu do redakcji i okazało się, że Aleksandry tam nie ma i nie uprzedziła nikogo, że nie będzie jej w pracy, nie wzięła żadnego urlopu, nie przedłużyła urlopu, nie przekazała zwolnienia i nikt nie mógł się z nią skontaktować, no już był przerażony, bo wiedział, że musiało się stać coś złego. Zabrzmi to być może dla nas nienaturalnie, ale te stosunki pomiędzy Danielem a ojczymem były tak złe, że jako ostatnią deskę ratunku pan Daniel potraktował zadzwonienie do swojego ojczyma i zapytanie go, gdzie jest matka. Ojczym przede wszystkim był bardzo niemiły przez ten telefon. Powiedział, że on nie ma pojęcia. Po drugie, że to ten Daniel powinien wiedzieć, gdzie jest jego matka, bo to nie jest interes męża, żeby się matką zajmować. Poza tym ona nie liczyła się z jego zdaniem i że często wyjeżdżała, opuszczała dom, jak jej się podobało, więc on w ogóle nawet nie zauważył, że jej nie ma od kilku tygodni. Ponieważ no, mężczyzna stwierdził, że kobieta w ogóle nie wróciła z tych nart, on jej nie widział od dwóch tygodni, kilku dni, co w ogóle Daniela Więcławskiego kompletnie przeraziło. No i mężczyzna powiedział, że w takim razie trzeba zgłosić zawiadomienie na policję, że kobieta zaginęła, no, ale spotkał się z jakąś taką niechęcią ze strony ojczyma. Ojczym powiedział, jak chcesz, to tam zgłaszaj. Dla mnie to nie jest nic nowego, że Ola znika, więc no po prostu rób to na własną odpowiedzialność. Syn został z tą wiadomością sam i z tą tragedią, natomiast znajomi matki z pracy, no jednak przejęli się tą sytuacją dużo bardziej niż jej mąż i wspólnie postanowili poruszyć niebo i ziemię, żeby kobietę znaleźć. Daniel Więcławski pojechał na policję, zgłosił zaginięcie matki, no nie tylko samej matki, ale też nie było samochodu, nie było jej rzeczy, nie odbierała telefonu. Policja na początku oczywiście założyła, że kobieta być może sama chciała zniknąć, że może specjalnie zerwała kontakt, no ale to wszyscy bliscy, jak i znajomi z pracy, no wykluczyli z całą pewnością, dlatego że Aleksandra nie była taką osobą, która byłaby zdolna do czegoś takiego. Ja wiem, sama mówiąc to, no mam w głowie to, że każdy właściwie może popełnić samobójstwo, no ale wiemy, że do samobójstwa doprowadza szereg jakichś zdarzeń, są pewne sygnały, no Aleksandra tych sygnałów absolutnie nie przejawiała, też nie miała jakichś takich bezpośrednich powodów.
Wręcz przeciwnie, miała mnóstwo planów, które chciała zrealizować. Przede wszystkim też myślała zawodowo o tym, że gdy przejdzie na emeryturę, to zacznie pisać dużą książkę, takie swoje dzieło życia. Poza tym wnuk, wakacje z wnukiem, sport z wnukiem, wszystko z tym wnukiem chciała robić. Czekała na pierwszy ząbek, który się pojawił właśnie w nocy, w której zaginęła, co było też takim bardzo smutnym i znamiennym wydarzeniem. Znajomi z pracy Aleksandry, wiedząc, jaka jest sytuacja rodzinna, to znaczy taka, że nie ma szans, żeby ojczym współpracował ze swoim pasierbem, mimo że jakby Daniel Więcławski wyciągnął tę rękę do ojczyma z prośbą o pomoc, ale no, spotkał się ze ścianą. Sami pojechali do niego do pracy, do starostwa powiatowego i próbowali go wypytać o to, co się mogło stać z Aleksandrą. I jeden z kolegów redakcyjnych wspomina tę rozmowę, że nie była przyjemna, że pierwsze słowa, jakie i właściwie prawie jedyne, jakie wypowiedział Ryszard Poznański w stronę znajomych swojej żony z pracy, były takie, że co wy, kurwa, myślita, że ja ją siekierą zajebałem, czy co? Nie pomógł im właściwie w niczym. Stwierdził, że on ze swoją żoną nie miał żadnego kontaktu i że nie wie, gdzie ona jest. Zaczął sugerować, że to jest nie pierwszy raz, kiedy ona znika na noc, że musiała gdzieś przebywać, że pewnie ma jakiegoś mężczyznę. Siostra Aleksandry twierdzi, że Ryszard bywał o nią bardzo zazdrosny, no i że to małżeństwo tak no, nie wyglądało zbyt kolorowo. Policja natomiast no, zwraca uwagę na to, że też nie ma samochodu, więc po prostu możliwe, że Aleksandra wciąż dobrowolnie opuściła rodzinę, czy może chciała kilku dni sama dla siebie, żeby coś przemyśleć. Ale ta hipoteza trochę zaczyna upadać, kiedy w biurze przeszukują jej biurko. Odkrywają, że Aleksandra tuż przed wyjazdem na narty złożyła pozew rozwodowy, a w szufladzie znajdowały się, nie wiem, czy pendrive, czy jakaś dyskietka, czy płyta z nagraniem awantur, które odbywały się u nich w domu, gdzie mąż Aleksandry ewidentnie zachowywał się wobec niej bardzo agresywnie i najprawdopodobniej to miało posłużyć jej w sądzie jako dowód. Zaczyna więc być też jasne, że jednym z powodów wyjazdu na narty w takim, a nie innym terminie jest to, że Aleksandra, wyjeżdżając do Szczyrku, chciała uniknąć momentu, w którym Ryszard ten pozew otrzyma i najprawdopodobniej dzięki temu uniknęła karczemnej awantury. Zapewne liczyła na to, że mężczyzna trochę ochłonie i kiedy emocje opadną, będą w stanie spokojnie o tym porozmawiać. Rodzina oczywiście też sprawdziła wszystkie szpitale, obdzwoniła noclegownię, sprawdziła, czy gdzieś na straży miejskiej, czy na policji nie było żadnego wypadku, czy jakiegoś zgłoszenia związanego z Aleksandrą. No ale nic takiego nie miało miejsca. We wtorek nastąpił pewnego rodzaju przełom, dlatego że pod dworcem kolejowym w Toruniu, czyli ponad 50 km od domu Aleksandry, znaleziono jej samochód. Stał zaparkowany pod dworcem, a w samochodzie były wszystkie rzeczy Aleksandry. Była jej torebka, narty, ubrania, które miała spakowane na te narty. Brakowało tylko jej telefonu, paszportu i dokumentów. Co ciekawe, paszport oczywiście od razu sprawdzono, czy Aleksandra na przykład nie wyjechała za granicę, ale nikt taki nie przekraczał granicy. Do tego Daniel Więcławski szybko zalogował się na konto kobiety, żeby zobaczyć, czy ktoś może korzystał z jej konta, wypłacał pieniądze, czy dokonywał jakichś przelewów, ale od piątku na tym koncie nie było żadnej aktywności. Co ciekawe, ten samochód został odnaleziony nie przez policję, która go już poszukiwała. Też sygnał poszedł do taksówkarzy, którzy przecież jeżdżą po mieście, parkują w takich no, punktach typu dworzec, żeby mieli oko na ten samochód. Ale samochód został znaleziony przez tego samego kolegę, który był z synem Aleksandry na nartach. Przejeżdżał on obok dworca, a jako że cała rodzina i znajomi Aleksandry byli skrzyknięci do akcji i działali na własną rękę,
no to miał ze sobą dane tego samochodu, zresztą go znał, no bo przecież kilka dni temu razem z nim właściwie podróżował na północ Polski. Na miejsce przybywają nie tylko policjanci, ale też psy tropiące i pies podejmuje trop z siedzenia kierowcy i idzie w stronę przystanku autobusowego, a potem odchodzi z tego przystanku w zupełnie przeciwnym kierunku i trop się nagle urywa. Wygląda tak, jakby ktoś z tego przystanku ją odebrał, znaczy ta osoba, której pies podjął trop. Więc nie wiadomo właściwie, w którym punkcie ten trop się urwał, bo się jakby urwał dwa razy, co było bardzo dziwne. No ale policjanci twierdzą, że to na pewno był trop czy zapach Aleksandry, te ślady osmologiczne. Ale bliscy Aleksandry już nie są tego tacy pewni, dlatego że z tym samochodem było coś nie tak. Po pierwsze, ten samochód pojawił się na parkingu pod tym dworcem dopiero we wtorek, podczas gdy kontakt z Aleksandrą ostatni miał miejsce w nocy w piątek, z piątku na sobotę. Co się więc z nim działo przez kilka dni, nie wiadomo, ale mogło to sugerować to, w jakim stanie ten samochód był. Ponieważ samochód nie wyglądał tak, jakby stał sobie na dworze, ponieważ był marzec, w marcu często padają deszcze, jeszcze padał śnieg. Też w trasie z tego Szczyrku do Torunia i Grudziądza nie było ładnej pogody i też padał deszcz, a ten samochód był niesamowicie zakurzony. Co więcej, na masce były ślady kotów, takich kocich łap odciśniętych. I ten samochód się na tym parkingu wyróżniał stanem, w jakim był. Zwrócono też uwagę na jedną rzecz, którą mogli wiedzieć tylko i wyłącznie ludzie, którzy z Aleksandrą spędzali dużo czasu. Mianowicie sposób, w jaki samochód został zaparkowany. Bo był zaparkowany tyłem. Znaczy z tego miejsca parkingowego samochód mógł wyjechać przodem. Aleksandra nie była zbyt wprawnym kierowcą. Znaczy jeździła od wielu, wielu lat, ale jeździła bardzo ostrożnie. No i też nie lubiła manewrów różnych na parkingu i nie parkowała po prostu tyłem, więc ten samochód wyglądał tak, jakby ktoś go tam podrzucił. Warto też dodać, że samochód był zamknięty od zewnątrz, kluczyków też nie było i wyglądało to tak, jakby ktoś ten samochód tam zaparkował właśnie we wtorek, po tym, kiedy przez kilka dni auto było ukryte w jakiejś, nawet nie garażu, bo to nie był kurz garażowy. W garażu też, no nie wiem, mi się garaż z kurzem nie kojarzy. To wyglądało tak, jakby ten samochód był w jakiejś stodole, szopie. Ten kurz był bardzo widoczny i zauważalny. O ile początkowo można było zakładać, że Aleksandra gdzieś tym samochodem pojechała, tak po odnalezieniu pojazdu, no ta historia już nie wyglądała tak kolorowo. Mijał czwarty dzień od zaginięcia, od braku kontaktu z Aleksandrą. Jej samochód był już na policyjnym parkingu i zajmowali się nim śledczy. Natomiast zebrani na miejscu dziennikarze i bliscy, bo ten samochód, przypominam, znalazł najpierw znajomy Daniela Więcławskiego, więc tam od razu przyjechał syn, przyjechała policja, przyjechali też znajomi Aleksandry z pracy i byli świadkami, w jaki sposób służby obchodziły się z tym pojazdem. Zresztą w źródłach znajdziecie też linki do artykułów, gdzie nawet są zdjęcia z właśnie tego miejsca, spod dworca, gdzie znaleziono ten samochód. Widać techników kryminalistycznych, którzy ten samochód tam zabezpieczają i tak dalej. Koleżanka z redakcji Aleksandry twierdzi, że ten samochód wcale nie był jakoś specjalnie sprawdzany. Przede wszystkim właśnie zignorowano te kocie łapy. Po kilku tygodniach prokurator twierdził, że przecież no, co oni mają badać, skoro te łapy, przecież kocie łapy mogą zostawić wszystkie koty. Czy każdy kot może je zostawić, nawet te pod dworcem. Skąd na masce samochodu mogły się wziąć ślady kocich łap? Koleżanka Aleksandry z pracy mówi, że wielokrotnie Ola opowiadała o tym, jak zimą jej koty, które miała i w domu, i na podwórku, ogrzewały się, gdy tylko wracała z pracy, właśnie od maski tego samochodu. Siadały, wskakiwały na maskę, czy kładły się na dachu i w ten sposób spędzały czas zimą. No, inne samochody nie miały kocich łap na swojej masce, nie były też pokryte jakąś grubą warstwą kurzu. To ciekawe w tej sprawie, nie wiem, czy wy macie taką świadomość, ja jej nie miałam do dzisiaj,
że takie ślady można zbadać pod kątem daktyloskopii, ponieważ nie tylko my mamy odciski palców, mają je też inne ssaki i można właśnie zbadać takie poduszki kocich czy psich łap pod kątem identyfikacji. Tego jednak w tym przypadku nie zrobiono. Oprócz tego w tym samochodzie znaleziono kilka włosów, które nie należały do Aleksandry. Znaleziono też odcisk palca, który nie należał ani do niej, ani do jej syna, ani do kolegi syna, a nikt inny tym samochodem nie jeździł, ale tego odcisku palca nie udało się zidentyfikować i dobrać, dopasować do kogokolwiek innego. A na oponach tego samochodu odkryto ślady metalowych opiłek, co ciekawe, ale zbadano też ślady ziemi, które były w bieżniku opon i porównano je z glebą, którą Aleksandra i jej mąż mieli na podjeździe do domu. No i tutaj było pierwsze trafienie, w sensie cokolwiek się zgadzało. Dlatego, że próbki tej gleby były identyczne, ponieważ ta gleba miała w sobie pewien specyficzny rodzaj opiłek metalowych, które były tylko właśnie na ich podjeździe. Biegły, który badał tę glebę w oponie, z całą pewnością potwierdził, że jest to ta sama gleba pochodząca z tego podjazdu, ale nie mógł z całą pewnością stwierdzić, czy ta gleba jest świeża, czy się nie mógł określić czasu zalegania tej gleby w bieżniku opon. Myśląc sobie o tym, że kobieta przebyła kilkaset kilometrów przez całą Polskę, jadąc na południe, jadąc w góry, gdzie był śnieg, poruszając się po śniegu, potem wracając znowu w trudnych warunkach atmosferycznych do domu, no jest duże prawdopodobieństwo, że tych śladów już w oponach by nie było. A jak możecie zobaczyć sobie na zdjęciach w źródłach, które też tutaj Wam podlinkuję, też zaznaczę, w których źródłach jest co. Przynajmniej postaram się, bo być może zapomnę, ale przejrzyjcie sobie po prostu, to zobaczycie też, że te opony wyglądały tak, jakby były wypchane tym na świeżo, więc no, nie jestem ekspertką, ale no, nawet dziennikarze właśnie, którzy specjalizują się w tematyce kryminalnej, zwracali uwagę na to, że te opony po prostu wyglądały tak, jakby te ślady były świeże, więc z pewnością syn oraz koleżanka, taka właściwie przyjaciółka z redakcji, no są pewni, że Aleksandra tej nocy dojechała do domu. Natomiast co się potem stało, nie wiadomo. Kolega Oli z redakcji podczas też tego odnalezienia samochodu zauważa bardzo ważną rzecz, taką maluteńką wskazówkę, która mogłaby dołożyć jeszcze jedną cegiełkę do tej hipotezy, że samochód na parkingu pojawił się wcale nie za sprawą Aleksandry. Mianowicie to, że samochód miał otwarty wlew paliwa. I w niektórych samochodach jest tak, a w tym samochodzie tak było, że ten wlew do paliwa otwierało się od wewnątrz samochodu, taką specjalną wajchą. I ten dziennikarz twierdzi, że no przecież taki wypadek z otwarciem tego wlewu mógłby się przydarzyć no komuś, kto nie zna samochodu, na przykład komuś, kto chce otworzyć maskę, albo kto chce otworzyć bagażnik, albo jeszcze, nie wiem, no, wyregulować sobie siedzenie i nieopatrznie właśnie pociągnął za złą rączkę, nie wiedząc o tym, co ona tak na dobrą sprawę powoduje. I to miałoby świadczyć właśnie o tym, że ten samochód zaparkował na dworcu ktoś inny. Od razu można zadać sobie pytania, okej, no dobra, ale przecież jest monitoring miejski, są BTS-y, można prześledzić billingi, można prześledzić logowania się telefonu. Owszem, można, ale dzisiaj, w 2004 roku, tych nadajników BTS w Polsce było bardzo niewiele. I sprawdziłam, odrobiłam to zadanie domowe, że w 2004 roku one były na tyle rzadko, że można było po prostu się pomiędzy tymi nadajnikami zgubić. I tak się stało z panią Aleksandrą, która po prostu w pewnym momencie, mimo że jej telefon gdzieś tam funkcjonował, był włączony, to jednak ona nie była w stanie się do tych BTS-ów zalogować i po prostu żaden nadajnik jej nie przechwycił. Oprócz tego w 2004 roku, to było tuż przed
niecałe 2 miesiące przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, no ta infrastruktura wyglądała zupełnie inaczej. Nie było gęstej siatki monitoringu, tak jak dzisiaj, miejskiego. Też prywatny monitoring był bardzo jeszcze wciąż taką ekskluzywną rzeczą, więc nie zabezpieczono żadnego monitoringu, nie zabezpieczono ani prywatnego, ani miejskiego, bo go po prostu nie było. Jedyne, co można było z pewnością potwierdzić, to to, że na tym parkingu tego samochodu nie było wcześniej niż we wtorek, bo ten parking był chyba strzeżony, bo tam był jakiś stróż, który ewidentnie pamiętał, że tego samochodu, że ten samochód się na tym parkingu po prostu pojawił we wtorek dopiero. Ale mężczyzna nie wiedział, kto nim przyjechał, o której godzinie, więc też nie można było za bardzo sprawdzić. Wyglądało to tak, że faktycznie ten samochód został tam zaparkowany, a potem ktoś się udał na przystanek autobusowy. W kilku tygodniach pojawił się dziwny trop, mianowicie taki, że Aleksandra była w piątek w nocy widziana w barze hotelu Marvin, który znajduje się właśnie w bardzo bliskim otoczeniu, właśnie to w sąsiedztwie, przynajmniej znajdował się, dworca kolejowego w Toruniu. Nieopodal takiego wiaduktu, który jest właśnie na drodze, którą podjął ten pies. Idąc jeden trop prowadził na przystanek, drugi właśnie w kierunku wiaduktu i pod tym wiaduktem podobno Aleksandra była widziana, jak rozmawiała przez telefon i płakała, a oprócz tego jeden ze stałych bywalców tego hotelowego baru, Marvin, widział Aleksandrę w towarzystwie jakiegoś mężczyzny, która się śmiała, piła drinki w tę piątkową noc. Nie udało się tego w żaden sposób potwierdzić, zweryfikować. Ten trop ukazał się ślepą uliczką. Nie wiem, co się dalej z nim stało, ale znalazłam go w jednym źródle. Było to w listach gończych. Też tutaj Wam linkuję odcinek i już to potem w żadnym innym materiale się nie pojawiło. Bardzo więc możliwe, że to po prostu był jakaś fałszywa informacja, ale nie wiem. Tak wygląda na to, że tak było, ponieważ większość tych informacji, które Wam opowiadam, no pojawia się z nieznacznymi różnicami w każdym innym źródle. Mija kilka miesięcy, Aleksandra nie daje znaku życia, nie wiadomo, co się z nią dzieje, ale sąsiedzi tej posesji, na której Aleksandra mieszkała wraz z mężem, zauważają, że Ryszard Poznański robi nagle jakiś remont w garażu, który wiąże się z tym, że skuwa posadzkę i kładzie nową, więc informują o tym policję. Policja szybko przyjeżdża na miejsce, bada tą świeżą posadzkę. Oczywiście nie informują jakoś tam po fakcie, przepraszam, nie że w trakcie, on skuwa i oni tam informują, ale widzą, że po prostu mężczyzna sobie wymienia posadzkę w garażu. Pojawia się policja z georadarem, no i ten georadar sugeruje, że pod tą podłogą mogą znajdować się zwłoki. Więc ekipa kryminalistyczna rozwala tę posadzkę, kopią, sprawdzają. Co więcej, jakby ta akcja wiąże się też z tym, że zdesperowana rodzina pani Aleksandry po prostu kontaktuje się z różnego rodzaju jasnowidzami, którzy mówią, że ona jest gdzieś zamurowana, zakopana, że jest w jakiejś beczce, tu w jakimś jeziorze. Prywatni ludzie, którzy mają duże pieniądze, angażują się właśnie w poszukiwania. Jakiś człowiek przeszukuje razem z płetwonurkami pobliskie akweny wodne. I to nie raz, drugi, trzeci, tylko robią to do skutku, no bez rezultatu. No więc wszyscy drżą na myśl o tym, że Aleksandra mogła spoczywać pod tą posadzką garażu, ale nic tam specjaliści nie znajdują. Też w materiale z listów gończych, to jest jedyny materiał, w którym wypowiedział się mąż Aleksandry, mówił, że było widać po prostu, jak ta ziemia była nietknięta przez setki lat, bo była jeszcze tak ułożona warstwowo. No ale mężczyzna w ogóle najbardziej po tej akcji poszukiwawczej, nie wiem, nie martwi się na przykład tym, że ktoś go podejrzewa, nie martwi się tym, że jego żony, z którą no co prawda mu się nie układało i która mu wręczyła pozew rozwodowy, że jej nie ma, że może jej coś złego albo stało, albo właśnie dzieje. Tym bardziej, że była no, znaną dziennikarką, która poruszała. Dla niego największym zmartwieniem w tej całej sytuacji jest to, że ktoś mu zniszczył posadzkę w garażu.
Śledczy postanawiają też całą rodzinę przebadać wariografem. Koledzy syna, właśnie ten kolega, z którym Daniel był na nartach, sam Daniel, jego żona, poddają się temu badaniu na wykrywaczu kłamstw, tak potocznie nazywając. Jedyną osobą, która temu badaniu się nie chce poddać, jest Ryszard. Tłumaczy to tym, że jest schorowany, ma chore serce, dla niego to jest za duży stres, a do kamery dziennikarzom mówi, że może gdyby badacze przyszli do niego do domu, to on by się na to badanie zgodził, ale taka propozycja nie padła, więc no on się takiemu badaniu nie poddał. Jako jedyny. Co więcej, Ryszard w ogóle jej nie szuka. Mówi o tym, że ucieszyłby się, gdyby ją zobaczył, ale na pewno nie tęskni. I to są właściwie jedyne rzeczy, które my wiemy na temat tego małżeństwa, dlatego że po 2011 roku, wiem o tej dacie dlatego, że w 2011 roku po raz pierwszy pojawia się materiał, w którym Daniel Więcławski o tym mówi do kamery, że on został wyrokiem sądu zobowiązany do tego, żeby nie mówić nic na temat małżeństwa matki i ojczyma. Nie wiem, co to jest za proces, w wyniku którego on dostał taki zakaz wypowiadania się. Nie było żadnego procesu sądowego w sprawie śmierci, no bo nie było komu postawić zarzutów, więc podejrzewam, że mógł to być proces cywilny, skoro zapadł jakiś wyrok, w wyniku którego Daniel Więcławski został zobowiązany do milczenia na ten temat. W jednym z tekstów opublikowanym przez tygodnik Przegląd pada takie zdanie, które wypowiada Daniel Więcławski, a tekst pochodzi z 2004 roku, więc z roku zaginięcia, więc podejrzewam, że jeszcze nie był zobowiązany przez sąd milczeniem. Mówi takie zdanie, teraz tutaj jest cytat. Mama była osobą majętną. Dom, samochody, kilkaset tysięcy oszczędności. Tuż przed wyjazdem do Szczyrku złożyła pozew rozwodowy. Miała dość życia z ojczymem. To on zorganizował jej zniknięcie. Nadal pozostając mężem, może dysponować majątkiem. Wie zarazem, że w testamencie wszystko zostało przepisane na mnie. Lecz jeśli nie ma ciała, przez 10 lat sąd nie wyda decyzji o uznaniu zgonu. Więc załatwił to wszystko w taki sposób, by mamy w ogóle nie odnaleziono. A wiedział, jak to zrobić. Jest fachowcem, emerytowanym majorem Służby Bezpieczeństwa. O tych jak najgorszych stosunkach małżeńskich mówi też przyjaciółka. Odwiedziła Aleksandrę w domu, w którym mieszkała z mężem i po tej wizycie była zdruzgotana. Powiedziała, że nigdy więcej jej noga nie przekroczy tego progu, dlatego że Aleksandra w tym domu traktowana jest potwornie. I użyła podobno takich słów, że Aleksandra ma tam wytyczone ścieżki, którymi może się poruszać. Do policjantów wpływa mnóstwo sygnałów, ponieważ sprawa jest bardzo głośna, szczególnie w lokalnych mediach, ale prześledziwszy archiwa różne, prasowe czy telewizyjne, no to jednak też tych materiałów na temat Aleksandry jest sporo. Jest poświęcony jej zaginięciu odcinek Listów Gończych. Jest poświęcony odcinek programu Michała Fajbusiewicza Fajbusiewicz na tropie. Jest to odcinek numer 46, można go znaleźć na IPLi. I poświęcony jest cały odcinek programu z archiwum 997, też realizowanego przez Michała Fajbusiewicza, przez telewizję CI Polsat. Taki jest program. Odcinek się nazywa Zawód Wysokiego Ryzyka. Więc kilka tych materiałów było. Do tego na pewno były materiały jeszcze w 997 emitowanym jeszcze w telewizji polskiej, ale nie znalazłam tych odcinków, bo po prostu nie mogłam się przekopać przez całe archiwum, a dopiero potem bardzo miła osoba z grupy, którą serdecznie pozdrawiam, powiedziała mi, że jest całe takie archiwum, gdzie można sobie wyszukać te odcinki po tytułach. Ja to wrzucę też na grupę, bo to jest bardzo ciekawe. Ale to już taki w trend, więc zboczyłam trochę z tematu. Więc z racji tego nagłośnienia sprawy informacji napływa bardzo sporo. I napływają informacje takie, że Aleksandra została zamordowana, że została zamordowana przez wynajętych do tego obcokrajowców z Ukrainy na zlecenie rodziny.
ale w tych donosach pojawiają się też takie teorie, że to syn wraz z synową zamordowali matkę dla spadku. No jeżeli by to zrobili dla spadku, to raczej by się postarali o to, żeby odnaleziono ciało. A tego ciała, czy no mówię oczywiście teraz makabrycznie, no ale jeżeli komuś by zależało na tym, żeby, tak jak syn powiedział, że był testament, a w tym testamencie wszystko było przepisane na niego i na jego żonę, no to raczej leżałoby to w takim interesie osoby, która by chciała ten testament jak najszybciej zrealizować, żeby to ciało zostało odnalezione. No a tutaj to działanie było wręcz odwrotne, więc raczej jest to fałszywy trop. Zresztą wszyscy zostali wykluczeni, więc ten znak zapytania tutaj można postawić przy jednej osobie. Trudno oceniać taką sytuację, szczególnie, że Aleksandra Walczak była dziennikarką i to dziennikarką śledczą, co też sprawia, że nie można tego zaginięcia traktować, jakby nie było to zaginięcie właśnie osoby zajmującej się zawodem zaufania publicznego. Tym bardziej, że znamy przypadki dziennikarzy, którzy nagle zniknęli. I tak zniknął Jarosław Ziętara, tak zniknęła Iwona Mogiła-Lisowska, tutaj Aleksandra Walczak. Nie wolno absolutnie wykluczać żadnego scenariusza. W 2014 roku Daniel Więcławski zwrócił się do sądu z prośbą o uznanie swojej matki za zmarłą i jej grób taki symboliczny znajduje się tam na rodzinnym cmentarzu. Jest odwiedzany oczywiście, pielęgnowany przez rodzinę, ale to w ogóle nie zmienia faktu, że wciąż nie wiadomo, gdzie jest ciało Aleksandry, co się z nią stało. Jedna z przyjaciółek twierdzi i ma taką nadzieję wypływającą z jej takiego głębokiego poczucia i takiej intuicji, że przeczucia i intuicji, że ona wciąż żyje, co jest absolutnie niezgodne z wyobrażeniami jej bliskich na temat tego, kim jest Aleksandra, kim była właściwie, bo w życiu by nie pozwoliła sobie na to, żeby porzucić jedynego w swoim życiu syna, żeby porzucić wnuka, którego tak bardzo kochała i zrezygnować z tej przyszłości, którą mogli wszyscy wspólnie razem tworzyć. Tym bardziej, że Aleksandra planowała to życie odmienić i początkiem tego nowego życia miał być rozwód z mężem. W jednym z artykułów, takim chyba najnowszym na temat tej sprawy, bo z 2019 roku, przeczytałam, że tą sprawą zainteresowało się Archiwum X, więc jestem bardzo ciekawa, czy tak naprawdę się stało. Pewnie się nie dowiemy tego na razie. Być może za to wkrótce przeczytamy, że nastąpił w tej sprawie długo wyczekiwany przełom, bo myślę, że jest to bardzo ważne, żeby taki przełom nastąpił, chociażby po to, żeby zamknąć pewien etap. Pewnie jakiegoś rodzaju ukojenie mogłoby przynieść właśnie sprowadzenie pani Aleksandry do domu, blisko swoich ukochanych osób, syna, synowej, już wnuków, bo nie tylko jeden wnuk się pojawił na świecie. Co ciekawe, w momencie, w którym Aleksandra Walczak jeszcze przez telefon z samochodu mówiła synowi, że przyjdzie odwiedzić wnuka, to ten wnuk miał wtedy pół roku. Dzisiaj ma prawie 17 lat, więc jest niemal pełnoletnim człowiekiem. Bardzo trudna, bardzo skomplikowana, tajemnicza sprawa, taka, która wywołuje też takie poczucie olbrzymiej frustracji, bo ja odnoszę takie wrażenie, nie wiem, czy wy też będziecie je odnosić, jak zaczniecie się zapoznawać ze źródłami, że no, można było działać. I też jest taki cytat, który pada właśnie w listach gończych. Tak jak powiedziałam wcześniej, to jest jedyny materiał, gdzie ten mąż pani Aleksandry ówczesny się wypowiada. I on mówi o tym, że no, stosunki z jego pasierbem są tak negatywne, że o żadnej współpracy i w takim wspólnym działaniu w tej sprawie nie ma mowy. I to jest dla mnie takie strasznie bolesne, że no, jakby wydaje mi się, że są różne konflikty i można je mieć w życiu, ale są pewne sprawy, ponad które jesteśmy w stanie się wznieść. I wyobrażam sobie, że kwestia ludzkiego życia jest taką wartością, no, nadrzędną, taką ultrawartością. I
która się wznosi ponad wszelkimi podziałami, a tutaj chyba jednak tak nie było i tu mówię ze strony właśnie męża pani Aleksandry. No i nie wiadomo. Jeden z sąsiadów wspomina też o tym, że pani Aleksandra miała psy, dwa, które bardzo kochała, z którymi wychodziła na spacer, biegała, opiekowała się nimi. I te psy niedługo po jej zaginięciu zdechły. I to chyba też tak symbolicznie trochę oddaje tę tragedię, że zabrakło tak ważnej, pogodnej, ciepłej osoby jak pani Aleksandra. I jej brak po prostu był zauważany w taki nawet dosłowny i dosadny sposób przez wszystkich, z którymi miała styczność. Na tym zakończę dzisiejszą historię. Wybaczcie mi też chaos w tej opowieści. Mam nadzieję, że ten materiał w jakiś sposób dotrze do kogoś, kto może skojarzy jakiś najmniejszy, maciupeńki fakt, który mógłby, nie wiem, przyczynić się do tego, że znajdzie się ktoś, kto coś wie na temat tej sprawy. Czasami taki najmniejszy, nawet zasłyszany gdzieś w kolejce w sklepie szczegół może nadać zupełnie nowego biegu sprawom, więc na to trochę po cichu liczę. Jestem też bardzo ciekawa, co wy o tej sprawie sądzicie. Zapoznajcie się ze źródłami, które wam tutaj wrzucam w opisie odcinka. One są bardzo ciekawe, bardzo ważne i ciekawe. Właśnie to też jest fajne, że można się potem do tych źródeł odnieść. I tyle, dajcie znać, co sądzicie. A tymczasem życzę wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i uważajcie na siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia. Patronami dzisiejszego odcinka są Krzysztof Strzelecki, Konrad Zakrzewski, Weronika Sienkiewicz, Marcin Tarczyński, Paulina Wojtas, Łukasz Grabczyński, Anna Miś, Aleksandra Walczuk, Robert Nawrocki, Maura Rewers-Kobylko, Mateusz Raus, Lucy Grime, Katarzyna Bargieł, Ola Zomer, Olga Grześko, Joanna Karpińska, Gregoria, Małgorzata Żewuska, Miss Sunflower, Marcin Malka, Magda Strzelińska, Agnieszka Anna Agnieszka, Zuza Mirkowska, J. Szern, Daria Livzi, Kasia Radzymińska, Marcin Gorczyca, Martyna X, Alicja Lempart, Kacper Kiereś, Ezra Dzwoniarek, Izabela Frau, Swietlana Wojtkielewicz, Sara Kula, Katarzyna Anna Wojtkun, Michał Przeperski, Ramlał 86, Dominika Irza, Anna Pawłowska, Natalia Gładki, Magdalena B, Magdalena KF, Agata Kubat, Alicja Ziółkowska, Tomek Grande, Marta Kłosińska, Roberto Ajala, Agnieszka Zajączkowska, Agata Kozłowska, Marta Pliszek, Katarzyna Czachowska, Magdalena Krybus, Joanna Paliga, Grażyna Stańczuk, Monika Raszkiewicz, Jakub Partyka, Justyna Janowska, Magdalena Jur, Maja Tlatlik, Agnieszka Weszapidze, Blanka Ramzej, Ewa Chlebuś, Marta, Julia Grzybczyk, Roxana Folkert, Magdalena Kuzin, Joanna Czadowska, Paweł Franckę, Dominika Pasternak, Katarzyna Midura, Patryk Prześniak, Andzia Sawo, Gosia Wieteska, Marta Jaworska-Oknińska, Ola, Paweł O, Antonina Bielska, Kwietniowa Czarownica, Julia Matuszewska, Agnieszka Szustak, Agata Kabengele, Ewelina K, Kasia Witczyńska, Tomasz Mikulski, Ewelina Sikora, Monika Hołuj, Agata Knapek, Jo571, Magda Waldzińska, Joanna Łaszczuk, Marta Korycka, Sonia Tomasz Maszewska Szlegel, Sabina Zawora, Monika Zalewska, Jacek Białecki, Tomasz Nowak, Ewelina Rybczyńska, Marcelina Sucha, Anna Skrzypczyńska, Zwykły Zeszyt, Ala Cwalina, Aleksandra G., Ania Borkowska, Ryn Rysuje, Weronika Grzybczyk, Sandra Tomkins, Emila Wilczyńska, Asia Mucha, Aleksandra Drzymulska, Daniela Kornas, Agata Boba, Ela Dąbrowska, Monika Z., Elżbieta Łabędź, Ann Caroline, Ba Martina, Aneta Nowosińska, Kasia Depa, Monika Bąk, Aga Szczepanek, Magda Żurowska, Izabela Racka, Kasia Kulesza, Dorota Solange, Katarzyna Jakubczyk, Agata Marzec, Renata Smentek, Daria Duda, Izabela Dalik, Andrzej Sip, Julia Wolna, Aleksandra Warzecha, Joanna Suchodolska, Karolina Burda, Justyna Starczynowska, Sandra Kalyta, Basia Antkowiak, Hanna Mazurek, Bogusia Wilczyńska, Marcela Piwowar, Martyna Jedziniak, Piotr Twardowski, Miriam Kornas, Anna Kozak, Tomasz Solar Z, Justyna Borucka, Ola M, Ula Oczkowicz, Łukasz Wiśniewski, Tomasz Olkowski, Marta Piper, Marek Świątek, Julia Sekrecka, Anna Biernat, Celina Fugowska, Dominika Warmowska, Kinga Jankowska, Katarzyna Pielka, Beata Cybulska, Kurka Anna Kuczyńska, Karina Kulpińska, Ewelina Czekirda, Joanna Chodorowska oraz wszyscy patroni anonimowi.